siedzeń w jacie przystankowej na terenie osiedla Miszek przy ulicy Droga Kujawska. Jest to centralny przystanek osadzony w samym centrum osiedla, z którego korzysta bardzo wiele osób. Są to przeważnie osoby starsze, które nie jeżdżą samochodami. No i niestety ten przystanek jest w stanie opłakany. Jeżeli chodzi o siedzenia, nie mówię, faktycznie dwa chyba tylko zostały. I mieszkańcy zgłaszają wielokrotnie. Ten stan już utrzymuje się od ponad 2 miesięcy. Dewastacja chyba kilka miesięcy temu nastąpiła. Do dnia dzisiejszego nie naprawiono, pomimo zgłaszanej sprawy wielokrotnie. Nie naprawiono tego przystanku. W dalszym ciągu ludzie w pozycji stojącej starsze osoby muszą oczekiwać na autobus. Ja bym prosił, żeby ten temat załatwić jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście, panie radny, zgłaszał pan tą uwagę. Chcę dodać, że w tym tygodniu, bądź na początku przyszłego tygodnia, wiata zostanie odmalowana i wyposażona w ławeczkę. Dodam tak, ta wiata była nie tak dawno odnawiana. No, ktoś ją niszczy. To nie jest tak, że to my jeździmy i niszczymy, żeby sobie znowu tam robić pracę, ale ktoś ją niszczy. Taki przykład był wiaty, która została zamontowana, najpierw zdemontowana przy przejeździe, została ustawiona nowa, została tak zdemolowana, że to brak słów. Przykład kolejny zniszcza to jest pętla autobusowa. No, dewastacja jest ogromna. To nie tylko ja mówię o Mniszku, ale można popatrzeć też inne. Ale na pewno, panie radny, tak jak powiedziałam wcześniej, wiata zostanie odmalowana i zostaną zdemontowane krzesełka i zostanie zamontowana ławeczka. Bo to mamy do czynienia z pewną wielokrotnością dewastacji tej wiaty przystankowej na terenie osiedla. Ja bym proponował przeanalizować możliwość, bo na terenie szkoły znajduje się monitoring, który jest obsługiwany przez Straż Miejską. Może to jest kwestia tylko odpowiedniego ukierunkowania przeokresowo kamery na ten czas, byśmy rozpoznali sprawców tych działań. Byłoby to bardzo duże uproszczenie, byśmy mieli po prostu inne osoby. Prosiłbym, aby ten temat przynajmniej przeanalizować, czy jest to technicznie możliwe, czy jest możliwe ukierunkowanie kamery, która jest nieopodal na samym rogu.